Dzień dobry, ja jestem Erwarien, a przed Państwem nowy tryb. Blood Moon się nazywa, czyli coś, co na pewno się spodoba większości ludzi, ponieważ jest to jedna wielka napierdzielanka, po prostu. Także gry trwają około 10, no może do 15 minut powiedzmy, maksymalnie, i cały czas tylko się bijemy. Gra polega na tym, żeby zdobyć 300 punktów i mamy punktację taką, że za wzięcie takich małych latających śmieszków dostajemy 3 punkty. Za czempionów dostajemy 5 punktów i za zabicie, jak to się nazywało, demonów Heraldu dostajemy 30 punktów. No i tak to zbierze oczywiście 300 punktów, ten wygrywa. Dobra, zalokuję sobie to. Zaczynam wcześniej nagrywanie, bo jest dużo rzeczy do powiedzenia. Ogólnie jest tylko, tak jak widzieliście przed chwilą, no nie wiem, z 20 czempionów tam może jest, może trochę więcej. Także jest to stricte Assassin Mode tryb, czyli tylko właśnie, chwila, skin, dobra. Tylko są postacie takie stricte asasinowe i ewentualnie diverowe, że tak powiem, bo jest na przykład jakiś tam, jest Pantheon, jest Lee Sin, także tak to wygląda. Na mapie ogólnie nie ma minionów, nie ma dżungli, tak jak powiedziałem, stricte napierdzielanka po prostu. I o to chodzi. Z takich rzeczy, jakbym czegoś pominął, dam wam, to jest wszystko opisane, niestety po angielsku, także postaram się powiedzieć jak najwięcej. Będzie to oczywiście pod tym filmem, także tam sobie można to wszystko sprawdzić. A oczywiście to jest serwer PBE, czyli tego nie ma jeszcze na normalnych serwerach. Kiedy to będzie na normalnych serwerach, spytacie pewnie. No ja wam powiem, że to powinno być na serwerach coś... Powinno być 11 lutego raczej, bo to jest taki tryb weekendowy, jak te wszystkie tam urfy, jakieś tam One for LA itp. Także albo 11 luty, albo 18 luty. Wtedy powinno być to na normalnych serwerach. Aktualnie jest to serwer PBE, czyli testowy oczywiście. Także jeszcze tego nie ma. Dalej, co tutaj trzeba jeszcze powiedzieć? Żebym czegoś nie pominął ważnego. Jeśli zabijecie 3 osoby bez cofania się do bazy, będzie dostawali... dostawali... jak to się nazywa? Demon Brand. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Ja mówię, że to jest bestia uwolniona. Czyli dostajecie niewidzialność na 45 sekund i pierwszy wasz autoatak będzie miał dodatkowy True Damage 20%. Tak to działa. Ogólnie te 3 punkty z tych śmieszków małych to są w przeciwnej dżungli. Musimy bić takie, co jest jak W tej, W, jak się nazywa, Kalisty. Takie latające duszki od Kalisty są. I to trzeba właśnie mordować, by dostawać punkty. Gram Fizem dlatego, że w ankiecie wygrało mój czat na streamie. Na streamie wybrał dla mnie postać, którą mamy grać. Właśnie nie pokazałem w ogóle, że nagrywamy na streamie. Gdzie moje maniery? Oczywiście wszyscy się tutaj witają. Coś pięknego. I chyba wszystko powiedziałem. Aha, w sklepie w ogóle są raczej tylko przedmioty ofensywne, także nie mam jakichś tam defensywnych. Co ja maksuję? E czy W? Chyba E. Chyba tyle. Tych minionów tutaj, co chodzą, w ogóle nie ma, nie pokazują się. Te turety, pierwszych turetów w ogóle nie ma, patrzcie. Nie ma, dopiero chyba w 6 minucie. Jeśli nie mylę, tak, w 6 minucie jeszcze nawet te turety znikają. Tych turetów nie można niszczyć i chodzi tylko i wyłącznie o napierdzielanie się. Tak działa ten tryb, dlatego myślę, że właśnie on będzie mega fajny dla większości ludzi, bo ludzie lubią się napierdzielać, prawda? Nie trzeba jakichś tam turetów bić, jakichś dżungli robić, no co to komu, skoro można się cały czas napierdzielać. No i są takie postaci, które właśnie ludzie lubią, czyli oczywiście asasyni, chodź tu. Gdzie on jest? Ty, jaki on jest szybki. No żeś ty. A właśnie, bo to jest taka pasywka, że zmniejsza wam się cooldowny, zwiększa wam się movement speed i te summoner spele też są. O cholera. Nie znam, będę przeszywać. Zabiję go z autoataków? Dawaj, muszę. No padaj, że już ile będziesz żył. Także tutaj mamy o wiele mniejsze cooldowny. No raczej tego nie przeżyję, ale 3 punkty chociaż wezmę może, co? Taka mała ryba. Ha. No cóż, tak to działa. Dobra, Shina potrzebuje do pierwszego. Teraz skupiliśmy się zdecydowanie na biciu przeciwników niż braniu tych. Za te małe śmieszki są 3 punkty, tak jak widać. Za zabicie czempiona jest 5 punktów. I za zabicie Demon Heralda, czyli tego tutaj i tego tutaj, jest 30 punktów. I tyle. I o to chodzi w sumie w tej grze. Że chyba wszystko powiedziałem. Nie popierdzielajmy się po prostu. Tyle. Taki trochę, no, no-brainer, że tak powiem, tryb. O, tutaj widzę, że demon, już do jego demona dostał śmiesznego. Tutaj jak macie przy postaci takie tutaj te znaczki czerwone,
To właśnie znaczy, że jak będziecie mieli 3, to zmieniacie w demona. Mam nadzieję, że mi się tutaj uda w grze tego demona wbić, żeby wam to pokazać. Jesteście niewidzialni przez 45 sekund i pierwszy atak od was jest dodatkowy. True damage, 20%, także no. A właśnie, miałem powiedzieć o skinach. Dobrze, że mi tutaj czat przypomina. Wraz z tym trybem będą wychodzić również nowe skiny. Będzie skin do Talona, ten tutaj właśnie, poprosiłem tutaj moich ludzi, żeby pokazali. Do Talona, do Diany, do Twisted Fate'a oraz do Gina. Do czterech postaci wejdą te rybka. Gdzie on jest? Jezu, tego jak złapać to... Chwila, Katarinę widzę. Musi się przyczepić, no. Lovely. Nie skacz tam. Nic ci to nie pomoże. A jednak nie pomogło trochę, co? Trochę czasu kupi. Dobra, niech już Akali ją zabiję. Nie problem. Okej. Okay. Chyba tyle. Czat, jak coś pominąłem, dajcie mi znać, żeby nie było później gaf na YouTubie. No, o skinach zapomniałem, a miałem powiedzieć od razu. No, ale niestety Gina ani TF-a nie ma w tym trybie, także nie mogliśmy go pokazać w grze, niestety. Są niedostępne te postacie. Ryba jeszcze. Te cooldowny, jak widać, jeśli nie jesteście w walce, to wtedy te cooldowny. Tak to działa. No, nie bardzo to wyszło. Niepotrzebnie użyłem W. Ja tym pieniądzem w ogóle nie gram na tych, na normalnym serwerze. Najpierw trzeba dać autoatak, dopiero później to W zdetonować. Niestety widać moje braki, kurczę. Weźmy tak i tak i okej. Wezmę jakieś protobelca. Albo Gamblade bym w sumie wziął. To mi się bardziej podoba Gamblade, no. Tak jest, Blood Moon TF. Jop. Aha, i cały czas sam exp rośnie. Tutaj jak się to zaznaczy, to patrzcie, cały czas dostajecie 5 expa. No ale wyłączyłem to, no bo jest takie średnio przyjemne, co nie? Bo cały czas tak spamuje. Ale to, no widać, nie? Że expa dostajecie z automatu, prawda? Nie trzeba expić, no bo nie ma na czym, nie ma minionów. Na samych killi byście się tak nie naexpili za wiele, prawda? Także wszystko, czego ludzie nie lubią, czyli farmienie i jakiekolwiek obiektywy są wyrzucone. O, dostałem tego demona. I teraz pierwszy właśnie atak mój. Pick, true damage, 228. Tak to działa. O. Także tak działa ten demon. Po zabiciu trzech osób. I tutaj chyba tak nawet nie do końca wy musicie to zabić, z tego co założyłem. Tylko nawet, chyba nasza drużyna po prostu wystarczy. O, siemanko. A masz rybę. Pierwszy raz używam jak został w tej grze. Ajajajajaj, chcieliście wydymać Freda? Fred wydyma, a jednak został wydymany. Aj. Okej, chyba... No tak widzę, że nic. Okej, pokaż Heralda. No Heraldy są jak Heraldy, tylko są na czerwono po prostu zrobione. Bez jakiegoś tam większego. Szału... No chciałbym Gunblade'a. Bardziej mi się podoba tutaj taka myśl. No i za tego Heralda jest 30 punktów, tak jak tutaj macie napisane. No trochę inaczej wygląda. I można go bić w to oko, co mu się otwiera. Co osobiście mi się nie podoba, ale... No cóż. No cóż. No jedynka. O, buty piątki. Okej. Okay. Tamci strasznie słabo kontrolują naszą dżunglę. A, prowadzimy o 100 punktów. Ryba, 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 ryba. O, ty mnie oszukał. Wow, okej. Okay. No i to było właśnie to striggerowanie W. No... Oj, 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 oj. Jaka słaba ryba. Gościu. Get good. No, może ja też bym trochę get good. A, szkoda, że ryby nie miałem. Że miałem taką... Miałem na rengarze, zabiłem fajnie, ale później nie masz. A jednak spory jest cooldown. Tylko poza walką ten cooldown jest mniejszy, widzicie? Jestem poza walką, to zapierdziela. Bardzo przyjemnie. Co ja bym chciał? No wezmę sobie do czapki. Chyba. No, albo jakiegoś tam. Uff, 30 punktów będzie dla nich? Może nie. Dawaj Diana, walka, 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 walka. Nie mogą sobie 30 punktów. Damn. Ale Katarina nie może przeskoczyć tego, chyba że skoczy.
Nie ma takiego uciekania. Ej, co jest, ciona? A dobra, nie wiem co się stało do końca, ale okej. Pyk. Co? Jeszcze by zabił? Niemożliwe. Jakiś bóg. Bóg tej gry, kurde. A trochę nadrabiają. No i tak jak mówię, 8 minuta gry, my jesteśmy prawie na końcu. Także szybkie gierki, na pierdzielanka. Dlatego coś czuję, że to będzie fajne. Trochę, czy nie wiem, czy mi się to podoba, że jest tyle czempionów. Oj, mamy DCK. Ale to chyba nieważne, chociaż może będzie ważne. No, czy przegramy, czy wygramy. Kogo to obchodzi, co nie? Ja to się nie przyczepiło. No? Ty, od kogo to się przyczepiło? Aż tu. Dobra, siemanko. Okej. Okay. 40 punktów potrzebujemy jeszcze. Poza walką jesteśmy, więc cooldowny. Ale widzę, że cooldown tylko z ulti schodzi. Ta, ultimate. No, okej. Okay. Myślałem, że reszta skini również jest szybciej, ale nie. Nie. Ale triple kit siadł. A, niepotrzebnie daje był. W dopiero wtedy, jak się dał to ataczek. Tym fizem się powinno grać tak raczej. No ja tym pizem w ogóle nie gram. O, widzicie? Właśnie o to chodzi. O, siemanko. No jak co? To mnie. Gitaro, siema. No nie do końca o to mi chodziło. No totalnie nie o to mi chodziło. Katarina, dawaj, ratuj. Honor. Niestety nie. Nie tym razem. Prawie, znaczy mogłem uciekać, prawda? Ale chciałem ograć, kurde. No to jest taki tryb właśnie, żeby ogrywać. Zonia by się przydała, ale nie zdążę nawet jej zrobić. Koniec gierki już będzie. Fajnie by, jakby można było zwiększyć trochę te punkty, no bo tak 10 minut. A z drugiej strony szybko przynajmniej się to wygrywa. GG. GG. Tak jest, za 2 tygodnie ma wyjść. No, będziecie mieli na YouTubie wszystko. Ciekawy jestem, jak będzie z dostawaniem IP 76. No okej, na zawsze coś. No ale to chyba raczej. Chociaż 10 minut 76. Ciekawe, czy to nie będzie opłacane do farmienia w sumie. Zobaczymy. Największy damage. To on, zawodowiec. Także tyle. Dziękuję za obejrzenie. Życzę powodzonka oczywiście na Blood Moon. Chyba tak się powinno powiedzieć po angielsku, prawda? Dziękuję za obejrzenie, zapraszam na streamy, na inne filmy na YouTubie. Życzę wam oczywiście miłego dnia. Bye bye.